Hej, hej, witajcie w gwincie. Dzisiaj na początek mini opening. Będziemy mieli 5 beczek. Tutaj trochę nazbieraliśmy sobie punktów. No i otworzymy. Może zagramy jeszcze Skellige na wyrzutków. To by było fajne nawet. Pokażę wam później talię. Na razie te beczki. No chodź, no chodź, no trolu. Uhuhu, od razu sobie kupimy 5. O, taki opening to super. Ostatnio fajne karty leciały. Robim trach. Zakupiono beczki. To jest, dawaj. 40 golda. Trochę fragmentów pewnie będzie z tego. Same brązy. Lugos na początek. Piękna sprawa. 50 fragmentów będzie. No to ładnie, już epicka karta. Tutaj nie epicka, ale spoko, to się spali. Już kolejną, no fajnie, na Skellige wszystko. Rolu, czy byś miał formę? Proszę bardzo. Więcej. O. Też do spalenia, weźmiemy sobie pożogę. Już kolejną. Palimy wszystkie karty, oprócz Yennefer oczywiście. O! Chociaż Nekerek, fajnie. Ciekawe, czy coś w ogóle legendarnego albo epickiego tutaj w tych trzech się trafi. Chodzi niedźwiedź. Kolejną. Dwie zostały, tak? Kurde, takie... Szybki opening, ale spoko. Nieźle. Przyda się trochę kart. Dobra, epicka karta. Niszczące gradobicie Marigold. Będzie do potworów. I Ragnaroka na razie nie będę tworzył, są... Lepsze karty. Ale tutaj fajne, fajne. Jak nie mam, to mi się bardzo przyda. No to super, dwie epickie. Na 5 beczek. Niezły wynik. Niezły wynik. Więcej. Ta. Baba wodna. No widzicie. Całkiem fajnie poszło. Dwie epickie. Ile będziemy mieli... Teraz fragmentów. Muszę sprawdzić, co by tutaj na Skellige na wyrzutków by się przydało. Będziemy mieli 295 dodatkowo. Nie, 195, co ja mówię. No to będzie już trochę. Czyli następną gramy z Skoyatel. Nie wiem, czy coś tam kupimy. Może kupimy sobie dar natury. No z Skoyateli. Dobra, zobaczymy tak czysto Skellige. O, odnowa by się przydała. Tak, odnowa by się przydała. To jest super karta z tych tutaj... Epicka, tak? Epicka. Skial nie za bardzo, Gremista też zdecydowanie nie. Ewentualnie Udaleryk albo Donar. Juta, nie, nie grałbym Jutą. No i Ceryz i Hjalmar, bardzo by mi się przydali. Hjalmar na talię z Kambim. No, to by było spoko. A Ceryz nawet na odrzucenie, tylko... Straż Królowej mi się tu zmieści. Nie wiem, czy mi się zmieści. Zobaczymy tą talię za chwilę. No i z Neutralek. Cały czas Atrapy nie mam i Ragnaroka. A Romancji już w sumie nie, nie potrzebuję. Za 800? Ja zdecydowanie nie. Zniszczymy przy okazji. O, jak tu już jestem. Dobra. Co by tu jeszcze z neutralek? Płotki nie potrzebuję. No Operator spoko. Okwist nawet też. Janek. No niby spoko. Geralt Igni by mi się przydał do talii potworów taką hamską na niszczenie. No i powoli, powoli to już jest dobrze. Starią Skellige już jest całkiem dobrze. Dobra, to zobaczymy co jest. 26 kart. No przecież nie ma tu przepychu. Ktoś pisał mi, że mam za dużo kart tutaj. No 26. Zajebiście. Pogody żadnej nie chcę tutaj. Trzęsienie dupy. Niestety nie możesz tutaj być. Czyli 25, to by było idealnie już. A to w tamtej drugiej talii chyba mam tak za dużo. W tych niedźwiadkach. Tu nawet byśmy mogli się pokusić o Ceryz i Straż Królowej. No. Bo one jeszcze są tylko tutaj w opcji na odrzucenia. A reszta nie pasuje. Cara nie. Ten ewentualnie, tylko jeden. Już lepiej mieć tą odnowę. Dobra, potrzebuję odnowę i Ceryz w tej talii, tylko. Tak, i możemy grać w sumie. Dobra,
Zagramy sobie. Z dwie potyczki. No jeszcze zdążymy, spoko. To otwieranie beczek nie było takie długie. Gramy. Bardzo fajna talia, ja tą lubię. Tak samo z Kojatele ostatnie. Sprawdźcie sobie poprzednie odcinki. Wiadoma sprawa, nie? I łapka w górę musi być za te beczki. Wyrządź mi to robactwo! Będzie ciekawie, będzie ciekawie. Dajcie mi więcej miodu. Mam już mniej więcej taktykę taką fajną opracowaną. O, właśnie, żeby grać na Lugosa i Pożogę w ostatniej rundzie. Tylko te dwie karty. Co my tu mamy? Fajnie mamy. Fajnie mamy, jest okej. Okay. Co ja bym branem potrzebował? Może myszowora? Myszowora, dobra, bierzemy sobie myszowora od razu. Tutaj drakarka. Pierwszą muszę wygrać, drugą mu wyciągam wszystkie karty. A trzecią gram tylko na Pożogę i Lugosa. To jest opcja. Tylko żeby miał tak mniej więcej chociaż trzy karty, nie? Nie może mieć za dużo. Pierwszą chyba gramy tylko z Drakarem, czy jeszcze z tym? Dobra, pierwszą będziemy bili ostro. Muszę wygrać, muszę wygrać. Wyrządź mi to robactwo! O, spoko. Potrzebujemy myszowora. Oczywiście, przyjacielu. Te karty odrzucam. Tak jest, dobrze! Myszowy. Birna nie, nie? Nie, dostanę więcej kart, spoko. Birna bym stracił, mam już 7. Muszę uważać. Te poszły stali. Jestem gotowa. I ciężko. Jeśli no, trzeba, to spoko. Pomogę. Freja i pirat. Jedna Freja. Chodź. Dobra. On już będzie grał tą partię, jak już Sabrinę położył. I ona bije o 4. Dobra, wszystko się przed. Długo. Jedna Freja tu już jest, nie? Ja mogę sobie wskrzesić później Sabrinę. Wymieniamy te karty, czy nie opłaca się? W sumie się nie opłaca. Wskrzeszę sobie tego, przed Modron Freją, żeby na pewno wygrać. Nie rozśmieszaj mnie! Grasz, tak? A nie, nie będzie grał dalej. Nie, nie będzie grał dalej. Nie ma bata. Jak będzie grał, no to co? Nie. Ale ma przewagę kart, nie chciałem aż takiej. Mogę przegrać przez to. No dobra, ja mu Sabrinę teraz wskrzeszę. Będę odrzucał. Musiałbym mieć jeszcze jedną Freję, wiecie na co? Żeby mieć Drakara. Drakar by zbił Sabrinę. Podwójnie. Dobra. Potrzebuję teraz ostatnie życzenie puścić. Teraz. No, teraz. Albo Yennefer na minus. Dobra, jest opcja. Nie rozśmieszaj mnie! Ten ziomek i róg. Nie, rogu nie potrzebuję teraz. Nie, nie, nie będę miał tak rogu. Stać. Niestety nie mam. Znów ranny? Niestety nie mam Drakara. Czyli tak, co wskrzeszamy? Wskrzesić Drakara sobie jednego? Tak czy tak? Bo Sabrina już
Nie mam dwóch, nie mam dwóch niestety. Mogę sobie wskrzesić ostatnie życzenie. A to też nie pójdzie. Ale spoko. Niech bogini tak, chroni sobie cię od złego. Nie, nie mogę. Dobra. To jednostka. Tego mu nie zbiję. Tak czy tak. Modron Freya jest cierpliwa, ale zmiewak nie wybacza. Czakara. Mu zbijemy. Cztery punkty, nie? Zasrani nie ludzie. Wyskakuj ze wszystkiego. 34, ładnie mamy. Zagramy na plus. Yennefer i pas. No, to będzie dużo punktów już. Spoko. Ciekawe, czy to wygramy. Nie jestem pewien, ale... Idziemy! Zobaczymy tą taktykę. O nie! Zadarłeś niewłaściwą czarodziejką! Kurde, będzie miał dużo. Dobra, to... Wygra, pewnie będzie miał przewagę dużą kart. Niestety. 55. Kurde, kiepsko. 20 punktów on szybko zrobi. Na północy szybko się czaska punkt. Nareszcie! No, tu jest róg i koniec. Tu ma 4. 3 na 2. Ale on będzie jechał. W sumie Lugos i tak musi dwie tury poczekać. Ja go najpierw położę. Później pożogę. Tak. Dwie karty, żebyście mieli jak grać z Lugosem na końcu, nie? Pasujemy. Dwie karty, jak gracie z Lugosem, bo on się zmienił. 46. Jeszcze jedno musi wyłożyć. Dobra, jest spoko. Ale ciekawy meczik. Ciekawy meczik, naprawdę. Zagramy jeszcze jeden, nie? Tutaj te beczki były. Zobaczymy, czy ten live dzisiaj. No, powinien być. Dalej. Żoga na 12, spoko. Kurde, mogłem mu tak jeszcze na... Ej, dobrze, że miał pożogę. Znaczy w sumie? Kurde, szkoda, że ją użył. Bo ja już nie będę miał karty. Czy będę miał jedną, nie? Która mi dojdzie. Spanrige. Gramy Lugosa. Ale Svanerige to jest tak, dobierz jedną kartę, odrzuć. Najpierw dobierze, nie? Spoko, czyli mogę to grać. Udowodnię swoją wartość. Jakby była Freya, to jeszcze bym się skusił, ale tak to nie. Dawaj, jaskółkę. Tylko nie nobilitację. O, jaskółkę, proszę. 22! No, fajny deal. Co tam, majster? Da się coś wykombinować jeszcze? Nie no, fajnie. Pożogał mi Lugosem. Wesoło. Wesoło, wesoło. Na cmentarzu 21 kart było. Ale jeszcze tam specjale, nie? Takie rzeczy. Dobra, taktyka sprawdziła się. Fajnie. Zagramy jeszcze raz, zobaczymy, czy to działa na dłuższą metę. Dużo fragmentów już będzie, bo tam trochę trzeba spalić. Może do 1000 dobijemy. I jakąś kartę do Skojateli będzie trzeba kupić. Może ten dar natury sobie kupię. Gram na specjale. Masz serce. Uuu, na Skellige. Ha! Oczywiście, przyjacielu. Dobra. Kubica SH. Pozdrawiam bardzo. 4 złote. 4 złote z Griffa. Tutaj mam Last Wish. Ten na odrzucenia. Ale rzeźnia. To nie wiem, czy mi Bran będzie potrzebny. Kompletnie nie. Dostałem taką łapę, że ja pierdzielę. Że mi jest niepotrzebny Bran. Ewentualnie. No gramy bez pożogi teraz. Mam pomysł.
Gramy z samym Logosem bez pożogi. Czyli pierwszą rundę chciałbym mu wyciągnąć bardzo, wygrać. Później wszystkie karty do zera. A ostatnią tylko z Logosem. No ciekawe, czy to się uda. Tylko muszę uważać, żeby mi nie spasował. Ja będę miał kartę Logosa, on położy coś. Chyba, że spasuje. To nic nie położy, no dobra. Zobaczymy, ale to jest ryzykowna zagrywka, musimy sprawdzić. Musimy po prostu sprawdzić, jak to działa. Lepiej, żebyś mi się pod toporek nie napatoczył. Dwa. W drugiej rundzie coś tam wskrzeszę. Dobra, na dwa wystarczy chyba. I co, mam tak ci go na pogrzeban przekuć? Chcesz przejść, to płać. Raczej cię nie przepuścimy. No spoko, chyba że ma okrzyk. Nie będzie wesoło. 8 na 8. No Bran teraz mi się nie przydasz, chłopie. Dostałem znowu Logosa, Myszowora, masakra. Jeszcze to. Wszystko, co można mieć do wymiany. Chyba cię ostro tutaj potraktujemy. Nie, weźmiemy na razie to, na razie to. Pożoga, bez pożogi gramy. Nuda, jak stać. Niestety to nie jest jednostka, bez pożogi tym razem. Chcę to sprawdzić. Czy w ogóle wyrobię, jak mam samego Logosa, dojdzie mi jedna karta? Czy wyrobię? Kurde, ostro. Jeśli trzeba, to pomogę. Freya i ten, odrzuceni. Chwała najdzielniejszy! Nie masz tak dużo już punktów. 6 na 6. Dobra. Wszystkie działa, trzeba wyciągnąć. Dam ci te 8 punktów, ale stracisz masakryczną ilość. A pazur, dobra, wykorzystam. Mówisz, mam do królowej Skellige. Trafi do ręki. To nie. A róg? A róg nie za bardzo. Chociaż. Lepiej wziąć ten róg, bo tamten jest odrzucony, jako jednostka się liczy, nie? Mruk, walnę tutaj. Czy wywalić te karty? No ale co ja bym potrzebował? Dalej mam tylko 6. Niestety Bran mi się nie przydasz. Będę jedną... Chyba, że go położę tak po prostu, żeby po prostu mieć ruch. Dobra, zostawimy go sobie. Zostawimy Brana i Logosa, no. No cóż. Chcę sprawdzić, czy samym Logosem wygram mecz. Dziewicą, matką i staruchą. To chcę sprawdzić, naprawdę. Gramy jedno ferno, kiedy z tobą skończę, nie będzie co zbierać! To wszystkie Freje wywalił. Griffa, co ja tu mam? Coś tu mogę położyć. Położymy ją. Chyba, że spasuje. A to jest pierwsza runda? O kurwa, ale jaja. To ja zaraz pierwszą rundę wygram i drugą będę grał na samego Logosa. A nie, bo teraz dostaniemy dwie karty. Ale jazda. Ja cię kręcę, ale jazda jest. Kościół gra mocno. Chcę wygrać. Nie drażni mnie. No trzy, no tutaj daj. Nie drażni mnie. Dobra, wskrzesimy sobie. Niech bogini chroni cię od złego. A to ja już dostanę dwie karty. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Ciekawie. 55. W talii mam 6 kart. Ale jaja. Dobra, sposób. Ten róg mi nie jest potrzebny. Próbujemy to wymienić jednak. Jednak z samym Logosem zostanie. Ciekawe, czy to ma sens. Dobra, to wymieniam. Freya niech zostanie. Dobra, super. Miadu! Dajcie mi więcej miodu! Trafi do mojej ręki.
Może być to. Cmentarz 17. 18, 19, 20. 21 będę miał. No nie, to nie wszystkie są jednostki. 3 nie są. 21. 20 coś punktów będzie, wiadomo. Modron Freya jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. Tutaj nic nie odrzucę już, to biorę na siebie. Chcesz przejść, to płać, inaczej cię nie przepuścimy. Ale zagraj tą trzecią rundę, hopie. Nie chcę sprawdzić coś. Najwyżej przegram. Modron Freya ma nas w opiece. O, dobra, dobra, wygra. Gryfy się pozbył. Pochyl głowę przed Modron Freją. Może mieć mocną kartę. Jak jeszcze ma jedną Freję? A niech mnie kraken. Może mieć mocną. 14 to będzie mieć 18. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. 27. Musisz położyć jeszcze jedną. Połóż coś. Losę! No i chcę sprawdzić. Będzie jedna na jedna karta. To już spoko. Ciekawe, czy zdążę z tym losem. Głowę przed modrą. O, stracił kapłankę. Fantastycznie. Fantastycznie. Chyba, że tu ma jeszcze jedną. Maksymalnie jeszcze jedną może mieć, nie? Dobra. Kurde, ale ja ciekawe, co za karty dostanę. W sumie co tu jest? Żoga już jest. Taki jakiś siusiek zmarznięty będzie pewnie. No, z Fenrigę. Spoko. Ty kładziesz coś? No on nie powinien mi spasować, no ma dwie karty. Chyba, że ma jakąś bardzo mocną, to mi spasuje. Oddaj się, oszczędzisz mi czasu! Szóstka, dobra. Nie, nie spasuje mi tego. Lugos się uaktywni, tak. Dobra, samym Lugosem da się wygrać jednak. No nie ma szans, kompletnie. Chwała najdzielniejszym! Jedna tura. Teraz ja. Nie zawiodę cię. No i Lugos działa. Idealnie, w sumie idealnie. Mniej kart nie... Mniej nie można mieć. Więc idealnie działa Lugos. Spoko. Jest okej. Nie da się mieć gorzej. Ewentualnie jak... Położymy go za późno, jakbym dał z Fenrigę, później Lugosa, to on by już nie zdążył. Więc na to musicie uważać, jak gracie na wyrzutków. A nam całkiem sprawnie poszło, 800 fragmentów. Także dzisiaj jeszcze powinny być jakieś odcinki i live wieczorem. Także czytajcie Facebooka, sprawdzajcie YouTube'a. Dzięki za oglądanie, łapka w górę i do zobaczenia, hej hej!